Siemanko, moim kolejnym odcinku serii Soldiers, Ludzie Honoru. Dzisiaj będziemy przechodzić ostatnią misję Amerykanów, wolność z kampanii projekt Ameryka w nawiasie WB. W tej misji będzie chodziło o to, żeby oczyścić całą mapę i zabezpieczyć całą w wielkim hangarze. No nie przejdziemy, tu mam powiem kolejny kawał o Jasiu. Jasiu przychodzi spóźniony do szkoły. Nauczycielka się go pyta: Jasiu, czemu spóźniłeś się na lekcję? Bo urządziła mnie pszczoła. Pokaż. Nie mogę. Usiądź. Też nie mogę. Jedziemy. Wskutek niemieckiego ataku samolot Lysander rozbił się obok magazynu. Oddział Kondor uratował pilota, który odniósł jedynie niegroźne obrażenia. Wszyscy zdołali wymknąć się niemieckim patrolom. Lotnisko w Saint-Omer dało żołnierzom jeszcze jedną szansę wywiezienia systemu naprowadzającego pocisku V3 z Francji. Jest jednak oczywiste, że ostatnia faza operacji nie będzie łatwa. Niemcy zabezpieczyli cały teren i otoczyli lotnisko stanowiskami wyposażonymi w ciężką broń maszynową. Nawet gdyby żołnierze dostali się do samolotu, szansa, że zdołają umknąć przed ogniem nieprzyjaciela, jest nikła. Dowódca oddziału zadecydował, że jedyną szansą na bezpieczną ucieczkę jest pozostawienie jednej osoby, która zapewni samolotowi bezpieczny start. Pilot również rozważał taką możliwość, ale nie zabrał głosu w tej dyskusji. Miał świadomość, że będzie to misja samobójcza. Ostatecznie postanowiono, że pilot poleci samotnie. Żołnierze oddziału Kondor zamierzają walczyć do końca, bez względu na wszystko. Żołnierze udają się w stronę lotniska. Są pełni obaw, jednak decyzja zapadła. No i tu mamy lotnisko w Saint-Omer. Jedziemy poziom łatwy. Przed tobą lotnisko w Saint-Omer. Wokół jest pełno Niemców, a doskonale wyposażone stanowiska bojowe z pewnością nie ułatwią zadania. Na początku należy wyeliminować obronę zewnętrzną. Kiedy żołnierze dostaną się na lotnisko, muszą zadbać o samolot i zapewnić mu bezpieczny start. To już właśnie będzie problem. Niesamowity. Zapiszemy sobie od razu wolność, bo wolność się ta misja właśnie nazywa. Ciśniemy tych dziadów. Pokażemy Niemcom, jak to się robi w Anglii. To chyba nie jest nasz. Można się było to spodziewać. Niemożliwe! Ceniliśmy. Wygląda na to, że nie każdy raz chcieli nas i każe bóg. Ujjujuj. W szpitalu chyba znajdzie nas i kosi bóg. Za wolność! Damy Hitlerowi nauczkę! Ci
cieszę się. Damy w świecie bólu. Tak mnie trwał miedzi, ale przed niej. Rozerwiemy ich na strzępy. I gitara. Bułka z masłem. A cóż, przynajmniej się starałem. Totalna masakra! Chyba zasycili nas jakoś. Rozerwiemy ich na strzępy. Ktoś ma ochotę na medal? Uj, gdzie moja czapa? Damy Hitlerowi nauczkę! O, jest! Pokażemy im! Hitlerowi nauczkę. Oh.
pokażemy Niemcom, jak to się robi w Anglii. Strzępy. Damy Hitlerowi nauczkę. Potrzebuje znieczulenia. No i jesteśmy już w Handarze. Czapkę wybiało. Rozerwiemy ich na strzępy. Rozerwiemy ich na strzępy. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Pokażemy im, kto tu jest bossem. Ktoś ma ochotę na medal? Masłem.
pokażemy Niemcom, jak to się robi. Teraz sobie zapiszemy. I teraz sobie tutaj porozstawiamy tutaj czołgi, że samoloty się zniszczą same. Hitlerowi nauczkę!
Ktoś ma ochotę na medal? Rozerwiemy ich na strzępy. Niż pod Stalingradem. Dostałem! Pokażemy Niemcom, jak to się robi w Anglii. Thank you.
Pokażemy im, kto tu jest. To się robi w Anglii. Pokażemy im! No i... siadamy do tego, tego bierzemy sobie do tej... machiny. Ten idzie do samolotu. Jestem naprowadzającym.
Okej, zapisujemy. I teraz się będzie działo, oj działo. Siadamy do samolotu. Teraz będzie rym cym cym, dupy dym, rach ciach ciach, babkę w piach. Początkowy plan nie powiódł się. Samolot. Co to jest? Co to za jest? Widzieliście, jaki czarny ekran się zrobił? Nie wiadomo z czego.
No i... nie było to takie łatwe. Samolot typu Junkers 52 zdołał bezpiecznie wzbić się w niebo, a jego pilot obrał kurs na zachód w kierunku Dover. Pomimo ataku samolotów Spitfire patrolujących brytyjskie wybrzeże, dzielny pilot zdołał wylądować na lotnisku w pobliżu Brighton, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Jeszcze tego samego wieczoru cały system naprowadzający pocisku V3 trafił do laboratorium BSS. Tymczasem we Francji oddział specjalny Condor zdołał wydostać się z lotniska w Saint-Omer. Żołnierze spędzili kilka następnych dni w schronieniu, jakie zapewniła im miejscowa grupa oporu. Tydzień później zostali uratowani przez brytyjskie czołgi. Aby upewnić się, że Niemcy w ostatniej chwili nie zmienią parametrów systemu naprowadzania pocisku V3, alianci zorganizowali fałszywy przeciek informacji. W ten sposób Niemcy przechwycili ściśle tajną informację, że porwany Junkers 52, transportujący zdobyty układ naprowadzający, został strącony do morza. Pilot zginął, a alianci bezskutecznie przeczesują wybrzeże w poszukiwaniu utraconego systemu naprowadzającego. Aby uwiarygodnić tę wiadomość, dowództwo brytyjskiej marynarki rozesłało całe tuziny statków poszukiwawczych, które wyjątkowo intensywnie korzystały z komunikacji radiowej. W nocy 30 listopada 1944 roku dwóch niemieckich sabotażystów opuściło okręt podwodny u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Kiedy w styczniu 1945 roku niemieckie okręty podwodne przebywające na środkowym Atlantyku nagrały sygnał kontrolny pochodzący z nadajników, naziści uwierzyli, że ich szpiedzy faktycznie zamontowali na dachu Empire State Building dwa urządzenia naprowadzające. W rzeczywistości agenci Rzeszy zostali aresztowani już w grudniu 1944 roku. BSS, znające technologię naprowadzającą systemu V3, odnalazło zamachowców w ciągu kilku minut od momentu włączenia zamontowanych na dachu wieżowca nadajników, które udało się przenieść w inne miejsce. Nagrane przez nazistów sygnały pochodziły faktycznie ze starego tankowca dryfującego po Atlantyku 20 mil od Nowego Jorku. Pocisk V3, odpalony przez Niemców 8 stycznia, zniszczył jedynie przeżarty rdzą statek. Projekt Ameryka, ambitny plan niemieckich naukowców, zakończył się fiaskiem. Dla mieszkańców Nowego Jorku był on jedynie echem odległego grzmotu. W ten sposób niezwykła odwaga i umiejętności oddziału specjalnego Condor pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo jednemu z największych miast Stanów Zjednoczonych. I to tak. I to jest właśnie koniec kampanii. Projekt Ameryka, nawiasie WB. Na wstępnych moich filmach będzie kampania kolejna. Droga do Berlina, Brytyjczycy. Teraz by graliśmy Amerykanami. Tak, jeśli wam się kampania spodobała, koniecznie zostaw łapkę w górę. Subskrybuj, lajkuj. No i tak. Do następnego. Do następnego mojej filmów. W sumie kampanii. Na razie. Cześć.